Cześć, witajcie w nowym filmie. Żyjemy w świecie, w którym dominuje to, co niewytłumaczalne, a tajemnice stanowią wyzwanie dla naszego rozumienia rzeczywistości. Na naszej Ziemi wciąż jest tak wiele rzeczy do odkrycia, na które nie znamy odpowiedzi, co czyni je bardzo interesującymi do rozważenia. Dziś pokażemy Ci 20 tajemnic, które pozostają niewyjaśnione. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. W 1903 roku miasto Van Meter było nękane przez 8-metrową, nietoperzopodobną istotę. Miejscowi nazwali go przybyszem z Van Meter. Wszystko zaczęło się w fatalną noc 29 września 1903 roku, kiedy lokalny sprzedawca sprzętu był świadkiem niezwykłego światła migającego na dachach firmy Van Meter. Doktor Alcott zobaczył wtedy półludzką, półzwierzęcą istotę ze skrzydłami podobnymi do nietoperza i promiennym blaskiem emanującym z pojedynczego rogu na czole. Próbując się bronić, oddał 5 strzałów do stworzenia z bliskiej odległości. Następnego dnia mężczyzna o imieniu Peter Dunn usłyszał dławiący dźwięk, a następnie tajemnicze światło przebijające się przez jego okno. Odstraszył go swoją bronią, a następnie wykonał gipsowe odlewy śladów trójpalczastych stóp, które pozostawił. Odkryto, że w 1878 roku w pobliżu Van Meter wykopano głęboką kopalnię na głębokość 78 metrów w celu wydobycia węgla i gliny. W roku tych dziwnych spotkań pracownicy fabryki cegieł i dachówek donosili o dziwnych odgłosach wydobywających się z szybu kopalni, jakby szatan i jego armia demonów przygotowywali się do bitwy. Świadkowie twierdzili nawet, że widzieli dwie istoty wyłaniające się z głębi kopalni, zanim została ona przerobiona. Numer 19. Te imponujące tunele, znane jako Pale Barrows, mogą osiągać imponującą długość do 610 metrów i wysokość ponad 1,80 m. Ale czym dokładnie jest Pale Barrow? Definiuje się ją jako schronienie wykopane przez wymarłe stworzenie z epoki prehistorycznej. Obecnie uważa się, że brazylijskie tunele były dziełem gigantycznych mrówkojadów i pancerników, które niegdyś zamieszkiwały ten region. Profesor Heinrich Frank z Uniwersytetu Rio Grande do Sul skrupulatnie udokumentował ponad 1500 z nich. Uważano, że tunel w południowej Brazylii zawiera skarby religijne. Wysoki i szeroki na prawie 2 metry i długi na około 15 metrów tunel przebiegał pod domem rolnika. Jedyną wskazówką, że nie były to starożytne komnaty, były głębokie ślady pazurów istot innych niż ludzkie na ścianach tunelu. Głównymi kandydatami na jego twórcę są gigantyczny mrówkojad i gigantyczny pancernik, który wędrował po ziemi ponad 10 tysięcy lat temu. Te gigantyczne mrówkojady, niektóre o długości do 4 metrów, chodziły na czterech nogach, chociaż ostatnie badania sugerują, że niektóre osobniki mogły być zdolne do poruszania się dwunożnego. Wraz z nimi przez miliony lat po obu Amerykach wędrowało blisko 100 gatunków leniwców, które współistniały z gigantycznymi pancernikami. Numer 18. W październiku 2018 roku w jeziorze Superior w stanie Michigan uchwycono tajemniczą obserwację. Materiał wideo nakręcony przez lokalnego kamerzystę o imieniu Jason Asselin początkowo skupiał się na tęczy, ale nieoczekiwanie ujawnił coś, co wydawało się być lśniącym statkiem widmo. Miało to miejsce w pobliżu skalistego brzegu Perske Isle Park w Marquette w stanie Michigan. Jason, który kręcił teledysk w okolicy, postanowił zrobić sobie przerwę i cieszyć się zachodem słońca ze swoją ekipą, kiedy byli świadkami dziwnego zjawiska. Widmowy statek kołysał się na wzburzonych wodach przez prawie pół godziny, zanim nagle zniknął. Obserwacje statków widm nie jest rzadkością w tym regionie, biorąc pod uwagę obecność ponad 6 tysięcy znanych wraków statków w wielkich jeziorach. Bogata historia morska tego obszaru i zdradziecka natura wielkich jezior również przyczyniły się do powstania licznych legend i opowieści o upiornych spotkaniach. Badacz Bruslin przyznaje, że jeśli statek widmo miałby być widziany, ta lokalizacja byłaby prawdopodobnym kandydatem. Numer 17. To, co tu widzisz, to nic innego jak kompletne zwłoki owłosionego męskiego hominida, mierzące 1,80 m, wyjątkowo zachowane w lodzie. Podczas swojego debiutu pod koniec 1968 roku tusza była znana jako syberyjskie stworzenie. Jednak jego pochodzenie pozostaje nieznane. Został on znaleziony w bloku lodu u wybrzeży Syberii przez rosyjski statek polujący na foki lub przez japoński statek wielorybniczy.
Owłosiony hominid płci męskiej został opisany jako posiadający szeroką klatkę piersiową, grubą szyję oraz duże dłonie i stopy. Jego twarz była szeroka i płaska, z krótkim, zadartym nosem i wydatnymi brwiami. Jednym z najbardziej uderzających szczegółów była obecność gałki ocznej, zwisającej z jednego z oczodołów, najwyraźniej z powodu rany postrzałowej z tyłu głowy. Inne godne uwagi cechy obejmowały smukły, zwężający się wydłużony kciuk, a także podkładkę podpięte po zewnętrznej stronie dłoni, wskazującą na nawykowe zachowanie czworonożne. Implikacje tych cech doprowadziły do intrygujących spekulacji na temat natury tego stworzenia. Zasugerowano, że owłosiony samiec hominida może reprezentować nowy gatunek małpoluda lub żywą formę neandertalczyka. Numer 16. Blem jaj, znani również jako Sternoptahalmol, byli plemieniem afrykańskich mężczyzn, którzy podobno nie mieli głów, a ich twarze znajdowały się na klatkach piersiowych. Niezależnie od tego, czy wierzysz w tę średniowieczną legendę, czy nie, Blem jaj rzeczywiście byli prawdziwym afrykańskim ludem, który utworzył koczownicze królestwo w północnej Nubii między 600 rokiem przed naszą erą a 300 rokiem naszej ery. Jednak nawet od najwcześniejszych początków ich istnienia krążyły opowieści o ich bezgłowej naturze. Słynny historyk Herodot, który żył w latach 484-425 przed naszą erą, napisał w swoich dziejach, że bezgłowe plemię żyło na wschodnim krańcu Libii. Wieki później, około 45 roku naszej ery, rzymski geograf o imieniu Mela udokumentował, że Blem jaj żyli w Afryce i mieli twarze na klatkach piersiowych. Relacja ta została dodatkowo poparta przez Pliniusza Starszego, który stwierdził, że plemię to nie miało głów, a ich usta i oczy były osadzone w piersiach, umieszczając je w Etiopii lub Nubii. Fascynacja Blem jaj trwała w średniowiecznej Europie, ponieważ przedstawienia tych istot można znaleźć w manuskryptach i na krawędziach map świata. Anglosaski manuskrypt datowany na około 1025 rok, znaleziony w British Library, również zawiera ilustrację Blem jaj. Numer 15. W 2012 roku debatę wywołało rozpowszechnienie zdjęcia przedstawiającego naczelnego złapanego w pułapkę przez mieszkańca wioski w dystrykcie Peren w Indiach. Od tego czasu urzędnicy leśni twierdzą, że naczelny należy do zagrożonego gatunku znanego jako Kulok Gibbon, zwykle występującego w północno-wschodnich regionach Indii, Bangladeszu i Mianmaru. Niestety, Gibbon Holok jest na skraju wyginięcia w Nagaland. Aby zweryfikować prawdziwość tych twierdzeń, zespół Nagaland Post udał się w ten rejon dystryktu. Jednak ich próby potwierdzenia prawdy wśród plotek, plemiennych mitów i spekulacji okazały się daremne. Odkryto, że naczelny został już sprzedany innej osobie na targu w Jalukie. Zdjęcie schwytanego naczelnego wykazywało niezwykły wygląd, przypominający istotę pozaziemską, noszącą uderzające podobieństwo do ludzkiego dziecka. Mieszkańcy wioski skojarzyli to z plemiennymi mitami, które obracają się wokół istoty uważanej za posiadającą moc spełniania życzeń. Numer 14. We współczesnych przedstawieniach koboldy są często opisane jako zielone, choć jest to nowsza tradycja. Koboldy są również często przedstawiane jako wróżki, od wzrostu karła do wzrostu człowieka. W folklorze uważa się, że koboldy mieszkają w jaskiniach, ale są również kojarzone z gospodarstwami domowymi. Przypuszcza się, że angażują się w złośliwe działania, takie jak walenie w garnki i patelnie, przesuwanie mebli w nocy i płatanie ludziom figli. Ten film przedstawia coś, co wydaje się być dzieckiem kobolda w prawdziwym życiu. Jednak obserwacja ma miejsce na ruchliwym dworcu autobusowym, co dodaje tajemniczości temu incydentowi. Na filmie kobieta przechodzi przez kontrolę bezpieczeństwa z czymś, co wydaje się być normalnym dzieckiem, które nosi. Początkowo wydaje się, że nie ma w tym nic niezwykłego, ponieważ nierzadko widuje się dzieci w takich miejscach. Ale gdy dziecko odwraca twarz w kierunku kamery, widać, że bardziej przypomina twarz małego humanoida o niepokojącym szarym kolorze i ciemnozielonym odcieniu. Czy to naprawdę było dziecko, choć z ciężką chorobą? Niektóre rzadkie zespoły mogą powodować zaburzenia wzrostu, ale pozostaje niejasne, czy tak było w tym przypadku. A może był to prawdziwy kobold? Co o tym sądzisz? Numer 13. Ikoniczny obraz istot pozaziemskich jako małych zielonych ludzików z powiększonymi głowami i dużymi oczami wywodzi się z tej kolejnej historii. Południowo-zachodnim Kentucky, 21 sierpnia 1955 roku, coś wydarzyło się u Suttonu, dużej rodziny rolniczej w Hopkinsville.
Incydent rozpoczął się, gdy Billy Ray Taylor, przyjaciel rodziny Sutton, poszedł po wodę z podwórka. To właśnie wtedy zobaczył na niebie błyszczący obiekt. Bez ostrzeżenia obiekt bezszelestnie zniżył się do domu i nagle spadł na ziemię. Godzinę później, pobudzeni uporczywym szczekaniem psa Luckiego, Billy Ray i Lucky podeszli do tylnych drzwi. Tam, pośród niesamowitej poświaty, stała mała, humanoidalna istota o wysokości około metra z dużą, okrągłą głową, ramionami prawie dotykającymi ziemi, dłońmi przypominającymi szpony i oczami emitującymi żółtawe światło. Mężczyźni chwycili za broń i strzelili do stworzenia, które zbliżyło się do nich z rękami uniesionymi do góry, jakby się poddawało. Następnie stwór szybko wykonał salto i wycofał się w ciemność. Wkrótce potem mężczyźni zobaczyli podobne stworzenie w oknie. Zaskoczeni wezwali policję, która po przybyciu na miejsce nie stwierdziła niczego niezwykłego. Jeden ze świadków zgłosił, że widział jedno ze stworzeń wielokrotnie świecące w oknie swojej sypialni, z pazurzastą ręką przyciśniętą do okna. Ponownie wezwano policję, ale nikt nigdy nie potrafił wyjaśnić, kogo lub co widzieli ci ludzie, co czyni tę historię dość niesamowitą. Numer 12. W wiktoriańskim społeczeństwie jedno imię budziło strach w sercach wielu ludzi – Spring-Heeled Jack. Często porównywany do Batmana XIX wieku, terroryzował ulice przez wiele tygodni. Początkowo odrzucane jako historyczne opowieści, istnienie tej diabelskiej postaci zyskało oficjalne uznanie w styczniu 1838 roku. Pierwszy udokumentowany incydent miał miejsce, gdy Polly Adams, barmanka, została brutalnie zaatakowana podczas przechodzenia przez Blackheath w południowym Londynie. Po tym incydencie pojawiły się doniesienia od przerażonych świadków, w tym Mary Stevens, pokojówki, która napotkała koszmarną istotę na Barnes Common oraz innej kobiety, która padła ofiarą ataku na cmentarzu Clapham. Lista ofiar rosła, a Lucy Scales, córka rzeźnika, stała się celem ataku w Limehouse, podczas gdy Jane Alsop ledwo uciekła przed dziwną postacią w swoim domu. Jane przedstawiła londyńskim sędziom przerażający opis swojego nieludzkiego napastnika, opisując postać odzianą w obcisły biały garnitur przypominający skórę olejną z osobliwym hełmem. Twierdziła, że stworzenie wypluwało niebieskie i białe płomienie. Burmistrz, Sir John Cowan, został zasypany skargami na demoniczną istotę o ognisto-czerwonych oczach i lodowatych szponach. Spring-Heeled Jack skakał z dachu na dach i uniknął incydentu w 1870 roku, kiedy wściekli mieszkańcy Lincoln próbowali go zastrzelić. Zaśmiał się, przeskoczył przez płoty i małe budynki i uciekł. Numer 11. W Albanii lokalni mieszkańcy są zafascynowani możliwością czającego się wśród nich stworzenia podobnego do potwora z Loch Ness. Albańska Nessie została podobno zaobserwowana w albańskiej części wielkiego jeziora Prespa, które jest dzielone przez Albanię, Grecję i Macedonię. Nagranie pokazuje niezwykle duże stworzenie wyłaniające się z wody z widoczną głową i szyją. Stworzenie porusza się w górę i w dół, po czym ponownie znika pod wodą. Podczas gdy wielu lokalnych mieszkańców mocno wierzy w opowieści o potworze z jeziora, inni twierdzą, że może to być po prostu kolosalny sum. Ekspert geograficzny, który po raz pierwszy przekroczył jezioro w 1970 roku, podzielił się swoim spojrzeniem na tę sprawę. Przyznał, że wielkie jezioro Prespa ma tendencję do wywoływania niezwykłych zdarzeń, które nie są powszechnie obserwowane w innych zbiornikach wodnych. Opowiadając o doświadczeniu z 1976 roku, Jonosk przypomniał sobie, że w pobliżu granicy z Grecją zobaczył strzelistą kolumnę wody przypominającą grzyba. Pozostawał on zawieszony w powietrzu przez 10 do 15 minut, zanim ostatecznie opadł. Numer 10. Krypta Chase'a, położona na cmentarzu parafialnym Christ Church na Barbadosie, została zbudowana w 1724 roku. Została później nabyta przez rodzinę Chase po tragicznej śmierci Mary Ann Chase w wieku 2 lat. Wraz z jednym mieszkańcem krypty, pochowanym w drewnianej trumnie, Mary Ann została złożona w ołowianej trumnie. Nieszczęście nadal prześladowało rodzinę Chase, gdy Thomas, ojciec sióstr, zmarł około miesiąc po swojej najstarszej córce. Kiedy gruba marmurowa płyta uszczelniająca wejście do krypty została usunięta, zespół pogrzebowy napotkał szokującą scenę. Trzy trumny znajdujące się w środku zostały gwałtownie rzucone, chaotycznie rozrzucone po ścianach grobowca. Nie wykryto żadnych śladów ludzkiej ingerencji, co wyklucza możliwość trzęsienia ziemi lub powodzi. Trumny zostały ostrożnie umieszczone z powrotem na swoich pierwotnych miejscach.
Wiele lat później grobowiec został ponownie otwarty, aby pomieścić kolejny dodatek do rodzinnego cmentarza. Po raz kolejny trumny zostały porozrzucane i rozrzucone. Przed zamknięciem krypty na podłodze rozsypano warstwę piasku. Ten środek ostrożności miał na celu wyśledzenie wszelkich pozostałych śladów, gdyby winowajcy wrócili. Wiele lat później skarbiec został ponownie otwarty dla tłumu. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że trumny zostały ponownie przeniesione. Piasek pozostał nietknięty. Jak myślisz? Jak to możliwe? Numer 9. Prawie 70 lat temu nazistowski naukowiec Werner von Braun prawdopodobnie nieświadomie przewidział ambitną wizję Ilona Muska dotyczącą kolonizacji innych światów. W swojej powieści science fiction z 1952 roku, Projekt Mars, von Braun przedstawił postać o imieniu Elon, która rządziła planetą Mars. Von Braun stworzył Projekt Mars jako kosmiczną fantazję na temat misji na Marsa. Opisał marsjański rząd kierowany przez grupę 10 mężczyzn z przywódcą wybieranym co 5 lat w powszechnych wyborach pod imieniem lub tytułem Elon. Ten fikcyjny portret przywódcy o imieniu Elon jest uderzająco podobny do prawdziwego Ilona Muska, który stał się ważną postacią w dążeniu do kolonizacji Marsa. Po II wojnie światowej von Braun, który wcześniej pracował nad rakietami dla nazistów, był jednym z grupy niemieckich naukowców potajemnie przeniesionych do Stanów Zjednoczonych. Tam kontynuowali swoją pracę nad eksploracją kosmosu, ostatecznie przyczyniając się do wysiłków NASA. Numer 8. Historia Alioszenki, znanej również jako Kysm Alien, jest jednym z przypadków, w których człowiek próbował wychować pozaziemskie dziecko. W maju 1996 te tajemnicze i małe humanoidalne zwłoki zostały odkryte w wiejskiej okolicy Kaolinowy, niedaleko Kystym, w obwodzie czelabińskim. Ciało znalazło się w posiadaniu Tamary Wasiliewny Prozwirny, starszej wieśniaczki mieszkającej we wsi Kolinowy. Kierowana głosami, które rzekomo słyszała, znalazła małego kosmitę żywego na lokalnym cmentarzu. Przyniosła go do domu, nazwała Aliosenka i wychowała jak własne dziecko. Wieści o nabyciu dziecka przez Prozwirnę rozeszły się po wiosce, docierając do lokalnych władz, które uwierzyły, że jest chora psychicznie, co doprowadziło do zabrania kobiety do szpitala psychiatrycznego. Jej obce dziecko zmarło wkrótce potem z głodu, a sąsiad o imieniu Władimir wszedł do domu kobiety i zabrał martwe ciało. Funkcjonariusze policji, podejrzewając, że Władimir ukrywa skradzione kable elektryczne, przeszukali jego dom. Zamiast tego znaleźli kosmitę. Po wysłaniu do Moskwy w celu dalszych badań, kosmita w tajemniczy sposób zniknął. Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że państwo rosyjskie miało z tym coś wspólnego i zatuszowało tę historię. Numer 7. Chip Chan to tajemnicza kobieta po 40, która prowadzi transmisję na żywo od ponad dekady. Jednak jej prawdziwa tożsamość i dane osobowe pozostają owiane tajemnicą. Chip Chan po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę opinii publicznej w 2008 roku, gdy użytkownik forum internetowego 4chan przypadkowo natknął się na jej transmisję na żywo. Według niej chip pozbawia ją przytomności i skutecznie utrzymuje ją we własnym domu. Odręczne znaki w języku koreańskim, rozrzucone po całym jej mieszkaniu, służą jako prośba o pomoc. Przejawiała oznaki słabego zdrowia fizycznego, takie jak wysypki i rany, i komunikowała się tylko za pośrednictwem swojego bloga. Ponadto spała przez długi czas, od 12 do 20 godzin dziennie. Jeden ze znaków pokazywanych przez Chan do kamery ujawnił przekonanie, że była przetrzymywana wbrew swojej woli przez osobę, którą nazywała P. Według niej wszczepiony chip pozwalał P słyszeć jej myśli i kontrolować jej ruchy. Widzowie, którzy rozszyfrowali otaczające ją dokumenty, uważają, że Chan odziedziczyła znaczną sumę pieniędzy po zmarłych rodzicach. Doprowadziło to do spekulacji, że P zamierza zachować nad nią kontrolę, aby wykorzystać jej bogactwo. W 2024 roku Chan przestała streamować, pozostawiając swoją historię tajemnicą. Numer 6. W starożytnej Mezopotamii majestatyczne lamasu stały jako strażnicy miast. Istoty te miały głowy ludzi, skrzydła orłów i ciała byków lub lwów. Szanowane za swoją ogromną siłę, służyły jako namacalna reprezentacja ostatecznego autorytetu króla i symbolizowały ochronę dla wszystkich mieszkańców. Najbardziej znane kolosalne posągi lamasu zostały odkopane w miejscach asyryjskich stolic. Zostały one założone przez króla Assurnasirpala II i króla Sargona II.
Zgodnie z mezopotamskimi wierzeniami, obecność lamasów wzbudziła strach w siłach chaosu, zapewniając pokój i ochronę w domach i miastach. Pierwsze wzmianki o lamasu pochodzą z około 3000 lat przed naszą erą. Dom ozdobiony symbolami lamasu był uważany za bardziej szczęśliwy niż ten bez nich. Co dziwne, obecność lamasu w budynkach zniknęła po panowaniu Ashurbanipala, który rządził od 668 roku przed naszą erą do 627 roku przed naszą erą. Dokładny powód ich zniknięcia pozostaje tajemnicą. Numer 5. Juana Maria to rdzenna kobieta Nicolenio, której prawdziwe imię pozostaje nieznane. Znana jest ze swojej 18-letniej samotności na wyspach normandzkich w XIX-wiecznej Kalifornii. Podczas gdy rdzenna ludność wysp stopniowo przenosiła się na stały ląd, Juana Maria zdecydowała się pozostać, nawet gdy ostatni z jej ludu odpłynął łodzią w 1835 roku. Przyczyny decyzji Juany Marii o pozostaniu na wyspie są niejasne, choć legenda sugeruje, że początkowo została przywieziona na łódź, ale buntowniczo wskoczyła do wody, płynąc z powrotem do brzegu, aby być ze swoim dzieckiem. Przez kolejne 18 lat mieszkała na wyspie, początkowo ze swoim synem, aż do jego tragicznej śmierci w wypadku na łodzi. W 1853 roku kapitan George Niedewer poprowadził wyprawę myśliwską na wyspę San Nicolas. Podczas ich pobytu na wyspie, Juana Maria mieszkała w chacie częściowo zbudowanej z kości wieloryba. Zamieszkiwała również pobliską jaskinię, przetrwała na suszonym mięsie i śledziła czas za pomocą karbowanego kija. Podczas comiesięcznej wizyty jego załoga niespodziewanie natknęła się na Juanę Marię. Kiedy załoga kapitana Niedewera wróciła do Kalifornii, Juana Maria towarzyszyła im. Choć może nie była ostatnim żyjącym człowiekiem swojego ludu, jest uważana za ostatnią oryginalną osobę mówiącą w języku Nicoleños. Numer 4. Jenny Hanivers, znane również jako diabelskie ryby, były źródłem fascynacji i oszustw od co najmniej XVI wieku. Te osobliwe stworzenia były często sprzedawane przez żeglarzy jako zmumifikowane smoki, syreny lub inne fantastyczne stworzenia. Są to wysuszone i mocno zmodyfikowane okazy płaszczek lub diabłów morskich w celu stworzenia makabrycznej kryptydy. Zazwyczaj nozdrza i usta znajdujące się na spodzie stworzenia są umieszczane jako twarz sfabrykowanego stworzenia. Następnie manipuluje się różnymi częściami, aby stworzyć iluzję skrzydeł, nóg i potwornych wyrostków. Boczne płetwy są zagięte na plecach, a prawdziwe oczy stworzenia są ukryte. Dokładne pochodzenie nazwy Jenny Hanivers pozostaje niepewne, ale dominująca teoria sugeruje, że może ona pochodzić od francuskiego wyrażenia June Fille d'Anvers, oznaczające młodą dziewczynę z Antwerpii. Numer 3. W 2015 roku naukowcy ujawnili zmumifikowane szczątki dziecka, zamknięte w kokonie skory brzozowej i miedzi. Połączenie tych materiałów wraz z wieczną zmarzliną przypadkowo zmumifikowało ciało. Ciało tego chłopca w wieku od 6 do 7 lat było prawie całkowicie zachowane. Szczątki zostały starannie owinięte w dwie warstwy futra, z których jedna była skórą renifera. Został również pochowany z wisiorkiem z brązu w kształcie niedźwiedzia. W tym momencie eksperci uważają, że przedwczesne jest ustalenie, czy chłopiec należał do elity społeczeństwa wyróżniającego się spośród innych znanych w północnej Syberii. Jednak sposób, w jaki został pochowany, wyróżnia się na tle poprzednich znalezisk w tej odległej lokalizacji, gdzie nie znaleziono żadnych dorosłych kobiet. Zauważalne różnice obejmują brak drewnianego sarkofagu dla dziecka. Podczas poprzednich wykopalisk archeologicznych na średniowiecznym stanowisku odkryto łącznie 34 płytkie groby z 11 ciałami. Co ciekawe, znaleziono 5 mumii owiniętych w skomplikowane warstwy miedzi, ozdobione luksusowym futrem reniferów, bobrów, rosomaków lub niedźwiedzi. Numer 2. Antonio Villas Boas był brazylijskim rolnikiem w latach 50. XX wieku, który miał jedną z najdziwniejszych i najbardziej niezaprzeczalnych historii uprowadzeń przez UFO. Aby uciec przed palącym upałem dnia, zaczął orać pola w nocy. Pewnej nocy zobaczył zbliżający się statek kosmiczny emitujący ciekawe czerwone światło. Statek powoli opadał i wylądował na pobliskim polu. Próbował uciekać, ale został zaciągnięty do statku przez 4 małe humanoidalne istoty. Obcy pobrali próbki tkanek z jego ciała, poddali go działaniu toksycznego gazu, który spowodował poważną chorobę i zmusili go do odbycia stosunku seksualnego z kobietą. Villas Boas opisał ją jako niezwykle atrakcyjną, o blond włosach i czarujących niebieskich kocich oczach.
po tym wydarzeniu powrócił i próbował opowiedzieć swoją historię, ale spotkał się z niedowierzaniem. Wbrew powszechnemu przekonaniu, Antonio Villas-Boas został prawnikiem i nigdy nie zmienił swojej historii. Podobno stworzył nawet modele statku kosmicznego, który widział, co wskazuje na jego cywilizowaną i kreatywną naturę. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów jego rzekomego prowadzenia jest fizyczne piętno, jakie wywarło ono na jego ciele. Raporty i późniejsze badania lekarskie ujawniły szereg obrażeń, których doznał, będąc pod kontrolą tych kosmitów. Numer 1. Pochodzenie Syreny z Fidżi można prześledzić do Japonii, gdzie została zakupiona i przywieziona do Stanów Zjednoczonych przez rybaka. Historia głosi, że w 1822 roku Brytyjczyk J. Griffin przybył do Nowego Jorku, twierdząc, że posiada syrenę schwytaną w pobliżu wysp Fidżi na południowym Pacyfiku. Wiadomość dotarła do prasy, a reporterzy zażądali zobaczenia syreny. Po rzuceniu okiem na to, co przywiózł Griffin, byli przekonani o jej autentyczności. Syrena z Fidżi, znana również jako Syrena z Feje, została następnie przywieziona do amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej. Chociaż dokładne pochodzenie samej syreny z Fidżi jest niejasne, niektórzy uważają, że syrena z Fidżi ma górną część ciała małpy i ogon ryby. Jak myślisz, co jest największą tajemnicą na świecie? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.